Rurku! Czego mała kurwo nie myta? No, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? Jak twoja dupa, lamusie. Przecież ją widzisz codziennie i kurwa nie wiesz, siedzisz tu cały dzień. Ta. Żal mi cię, Kamilu. Po prostu napluj, wytrzyj i gotowe. Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. Jest ktoś do tego, właśnie ty, mała piczo, przecież liżesz to na śniadanie i kolację. A tak w ogóle to ty jesteś zjebany i myślisz, że stara cię urodziła z jajka, to jesteś bosem osiedla. A jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował? Nie kurwa, pokażę, jak to jesz, dryblasie. Rurku, to nie jest coś wymyślić, dobra? Trzeba po prostu powiedzieć Wolanowi, że ma załatwić tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innemu facetowi, który się poczuwa no minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem. Dobra, zabieraj się za lizanie, bo wchodzimy za 5 minut. Ujebany farbą, czy nie wiem czym. Farby to ty masz na mordzie. Bo z kraju mataczy, to my Polacy. Bo z kraju bez pracy, to my Polacy. Tu żyjąc walczysz, to my Polacy. Wiesz co to znaczy, to my Polacy. Bez wódki grymasy, to my Polacy. Stale bez kasy, to my Polacy.